Początki bywają trudne. Dla wielu radnych pierwsza sesja Sejmiku Województwa Śląskiego czwartej kadencji to debiut w polityce na szczeblu województwa. Nowe obowiązki, nowe cele, nowa rzeczywistość. Ale nawet ci bardziej doświadczeni muszą odnaleźć się często w innej roli. Zmiany dosięgły bowiem niemal wszystkich. Przede wszystkim zmieniły się władze województwa. Dotychczasowy marszałek Bogusław Śmigielski będzie teraz przewodniczącym Sejmiku, a jego miejsce zajął Adam Matusiewicz, dotychczasowy wicewojewoda śląski. Ponad połowa radnych obecnej kadencji zasiada w ławach Sejmiku po raz pierwszy. Nie oznacza to bynajmniej, że nie mieli kontaktu z efektami prac władz województwa. Wręcz przeciwnie, każdy ma bogaty bagaż doświadczeń i swój pomysł na pracę na rzecz regionu. Te trzy kadencje, które mamy za sobą, zostały dobrze przepracowane, bo tu wszystko działa dobrze, czujemy się tu nowi radni dobrze. Jeżeli będzie tak dalej, no to myślę, że nasza spokojna praca będzie skutkowała chyba dobrymi zmianami na rzecz wspólnoty samorządowej województwa śląskiego. A czego brakowało w poprzednich kadencjach? Odwiedziwszy gabinet marszałka, dużą, wielką delegacją kobiet reprezentujących różne zawody, różne środowiska na Śląsku, stwierdziłyśmy, że na ścianach portrety to portrety mężczyzn, że żadna nasza poprzedniczka nie miała okazji piastować wysokiego stanowiska ani w urzędzie marszałkowskim, ani w urzędzie wojewódzkim, więc w tym sensie znowu przesuwamy pewną granicę. Tym razem równowaga zostanie zachowana. Po raz pierwszy w historii wśród członków zarządu znajdzie się kobieta. I to nie jedna, a dwie. Śląsk jest takim specyficznym miejscem, szczególnie Górny Śląsk, gdzie kobieta, śląska kobieta zawsze była postrzegana jako gospodyni, jako ta, która najbardziej dba o ognisko domowe, o własne podwórko, o dom. I ja myślę, że właśnie tutaj w tym miejscu, w województwie śląskim, dobrze się stało, że znalazły się wreszcie kobiety w zarządzie, że znajdą się kobiety w zarządzie województwa, bo mogą te swoje doświadczenia w pewien sposób na to podwórko regionalne przenieść. Największym zaskoczeniem jest niewątpliwie obecność w Sejmiku radnych Ruchu Autonomii Śląska. O ile już sam sukces wyborczy wielu komentatorów traktuje w kategorii niespodzianki, to udział RAŚ w koalicji rządzącej województwem budzi szerokie zainteresowanie. Lider ruchu, Jerzy Gorzelik, podkreśla jednak, nie ma powodów do obaw, a sprawne przejście z opozycji do koalicji nie będzie dla jego ugrupowania problemem. Pozostaniemy ruchem społeczno-politycznym, ruchem obywatelskim i nasza działalność nie będzie ograniczała się do aktywności na forum sejmiku i w zarządzie województwa. Że wciąż jednak to będzie takie ugrupowanie, które kojarzone jest ze świeżością, dynamiką. No oczywiście to jest wyzwanie i grozi tutaj zawsze polityczne zużycie się. Jest to nowe pole naszej aktywności, ale myślę, że jesteśmy w stanie to w sposób organiczny i płynny połączyć z tym, co robiliśmy do tej pory.